Cześć, witam. Parę tygodni temu otrzymałam prezent od wydawnictwa Oficyna, a ten prezent to ta książka. Widziałam na BookTubie, że wielu booktuberów otrzymało taki prezent od tego właśnie wydawnictwa, czyli książka węgierskiego pisarza Miklosza Banfiego Policzone, trylogia Siedmiogrodzka. To jest pierwszy tom, w tym roku ma się też ukazać tom drugi. Akcja pierwszego tomu obejmuje dwa lata, to są lata 1904-1906 na Węgrzech. No i odstawiłam na półkę, bo myślałam, poczekam na drugi tom, aż tu otrzymałam maila z wydawnictwa od pana uprzejmego, który zapytał, czy już przeczytałam książkę i czy może recenzja już jest. Odpowiedziałam, że nie, bo czekam na drugi tom. Na to pan mi odpowiedział również mailem, w którym takie zdanie było, że a stan krytyki literackiej w Polsce jest jaki jest. Niewiele osób się zająknie o tym tytule. Gdyby udało się pani przeczytać i omówić go w najbliższym czasie, byłbym zobowiązany, bo to pan uważa, że jeśli teraz tego nie zrobimy, to przy drugim tomie będzie to niemożliwe. No jeżeli myślę sobie, Oficyna ma mi przysłała prezent, no to dobrze, zrobię jej, to znaczy odpowiem na tę prośbę. Rzuciłam więc książkę na szybką ścieżkę i przez parę dni obcowałam z tą właśnie literaturą, a to jest 650 stron. No i co mogę powiedzieć teraz? Mogę powiedzieć teraz. Oczekiwałam bardzo wiele. Oczekiwałam książki na miarę Most nad Rinie, którą wszyscy znamy, a dostałam co? Powieść obyczajową. Bez sympatycznych bohaterów. No i to jest dla mnie najgorsze. Ale zacznijmy od początku. Pragnęłam mieć tę książkę, zafascynowana opisem jej tutaj na z tyłu, że ty pierwszy w latach do wybuchu Wielkiej Wojny, tak i tak dalej. W pierwszym tomie losy głównych bohaterów kreślone są w kontekście społecznym i politycznym Austro-Węgier w latach 1904-1906. Tylko że w tej książce tego kontekstu społeczno-politycznego jest jak na kapał. Dlaczego? Ponieważ powieść to jest właściwie portret jednej grupy społecznej, czyli bogatej arystokracji z Siedmiogrodu. Natomiast innych warstw społecznych, ja mówię, tutaj w ogóle nie ma. Gdzieś tam jakiś leśniczy, gdzieś tam jakiś notariusz, ale tak naprawdę nie ma. Polityka też jest ledwo zaznaczona w kilku wejściach, ponieważ jeden z bohaterów jest posłem i czasem bywa w parlamencie w Budapeszcie, ale to, mówię, nie jest najważniejsza sprawa w tej książce. Być może dlatego, że w sferach arystokratycznych Budapesztu polityka zajmowała tak naprawdę tylko niewielu. Były od tego ważniejsze sprawy, a przynajmniej równie ważne. I tak, wiosną odbywały się wyścigi konne. Podobnie ciekawe i ekscytujące co jesienne polowania. Jeśli więc trzeba było zwołać posiedzenie Izby Wyższej w parlamencie, zebranie partyjne czy też prezydium kasyna, to latem należało brać pod uwagę sezon polowań na ptactwo, we wrześniu czas rykowiska, wczesną zimą uwzględnić okres polowań na bażanta i tak samo wiosną trzeba było dobrze znać datę wyścigów konnych i właśnie pomiędzy te dni wcisnąć planowane zgromadzenie. Z tego samego powodu, kiedy po wyścigach w Budapeszcie rozpoczynały się derby w Wiedniu, dokąd bezwarunkowo udawało się liczne towarzystwo, okres ten pozostawał martwy dla większości inicjatyw. Nie było czasu na politykę, przynajmniej dla warstwy społecznej, która została tu opisana, czyli dla bogatej siedmiogrodzkiej arystokracji. Dalej tutaj w zajawce czytamy, że politycznym,
Bohaterami są dwaj kuzyni, Balint i Laszlo. Młodzi, przystojni także tam, obaj popełniają jednak podobny błąd. Zakochują się w niewłaściwych kobietach, co mocno komplikuje im przyszłość. No i tu już się zdenerwowałam, ponieważ jest odwrotnie. To znaczy, te kobiety, które zostały przez nich upatrzone, to one płacą wysokie rachunki za tę znajomość, wysokie dosłownie i w przenośni. Bo taki Laszlo, na przykład, bardzo bogaty arystokrata, zakochuje się w młodziutkiej Klarze, księżniczce, i ona ma szczęście, że rodzice nie pozwalają jej na ten związek. Dlaczego? Bo Laszlo, który chce zostać niby muzykiem w Akademii Muzycznej, jest nałogowym hazardzistą. Już rozprzedał cały majątek. Nie ma żadnych pieniędzy. Zaciąga długi, gdzie się tylko da. I na pewno posag tejże Klary na spłatę tych długów by poszedł. Tym bardziej, że kiedy poznaje Fanny, bogatą kobietę, mężatkę i wdaje się w nią w romans, to tylko dlatego, żeby spłacała jego długi. W ostatnim rzucie zostawia ona swoje perły, które tak bardzo kochała, żeby spłacić długi Laszla. On, jak już powiedziałam, nie ma żadnego majątku, jest nałogowym graczem, więc to kobiety są obarczone jego problemem i jego długami. To kobiety ponoszą odpowiedzialność za jego nierozważne czyny oraz za to, że jest opętany hazardem. Drugi, jego kuzyn, czyli Bandit, nie, jeszcze raz, żebym się nie pomyliła, ten Balint. Balint z kolei jest bogatym, tam bogaczem, ma tylko matkę, skończył jakieś tam studia, jest tym prawnicze, ale żyje w tej swojej bańce matczyno-pieniężno-bogactwkej. I upatruje sobie kobietę, która ma na imię Adrianna. Ona ma męża i córkę, ale to Balinta w ogóle nie interesuje. Jest opętany z żądzą posiadania Adrien. I nie zważa na to, jakie konsekwencje poniesie ona, a poniesie konsekwencje z tego właśnie związku. I kiedy dochodzi do tego, do czego dochodzi, podkula ogon, no i sobie ucieka. A więc Balint, a więc Laszlo, to nie są mężczyźni, którzy upatrzyli sobie złe kobiety i te kobiety rzutują na ich życie. Jest odwrotnie. Jest jeszcze baron Egon, oficer, żołnierzem, który patrząc na kobietę w myślach przelicza pieniądze, ile to ja mogę z tej skarbonki wyciągnąć. To jest taki, jak ja sobie tutaj o nim zapisałam, czekajcie, ucieka spod kolony, bajerant bez skrupułów, który gotów jest na wszystko, żeby od tych kobiet wyciągnąć pieniądze. A więc nie zgadza się to tutaj moim zdaniem z tym napisem, że zakochują się w niewłaściwych kobietach. To te kobiety mają nieszczęście zakochać się w nich, tych darmozjadach i tych facetach opętanych, a to rządzą gry, hazardu. Jedna z nich nawet próbuje popełnić samobójstwo. Ale tych facetów to nie interesuje. Także moim zdaniem tutaj cierpiące kobiety są opisane. Oczywiście one też refleksji żadnej, ale nie zgadza się to moim zdaniem z tą zapowiedzią. Dalej. Co tam jeszcze wiernie pieczołowicie? Naiwnych idealistów. No, to nie są naiwni idealiści. Jedyny naiwny idealista to jest biedny matematyk, który marzy o tym, żeby zbudować samolot. I on przypomina mi Ochockiego z Lalki. Zresztą, kiedy czytałam tę powieść, to tak mi się nasunęło, że są tu pewne podobieństwa do Nocy i Dni, do Lalki, a nawet do moralności pani Dulskiej. Bo ta arystokracja, do której teraz wracam, żyje ponad stan. Pragnienia swoje realizuje w 5 minut, no bo ma pieniądze. Ale jest wobec siebie też, ale wobec swoich poddanych czy służących okrutna. Otóż matka tej Klary, o której powiedziałam,
bez zastanowienia wyrzuca na bruk ciężarną służącą, nie chcąc wysłuchać jej racji. A więc są brutalni wobec siebie. Te bale i polowania i to, no, ja jeszcze nie pamiętam, kiedy przeczytałam książkę, której byłoby tyle tych balów, balów, tych polowań, tych eventów, tych spotkań, a wszystko to targowisko próżności. I polowanie. Łowcy posagów upatrują sobie zwierzynę i matki mające córki na wydaniu upatrują sobie zwierzynę. A więc wszystko jest na zewnątrz. Wszyscy o wszystkich wiedzą wszystko. Kto zbiedniał, kto się zbogacił, kto ma jakie ciotki, wujków, kiedy oni umrą, żeby ten tam właśnie, jak mówię, darmozjad mógł wreszcie skorzystać z testamentu. To jest taka książka. Ta arystokracja, no świetnie jest opisana, bo mówię, cyniczni gracze, łowcy posagów, tak, są tutaj przedstawieni. Język jest naprawdę wspaniały, opisy przyrody rewelacyjne. Bardzo mi się podobał wstęp do tej książki, czyli początek, tak sobie będący ekspozycją taką długą, i z którego w którym poznajemy właściwie wszystkich głównych bohaterów tej powieści. Autor sobie wymyślił taki koncept, że oto ten Ben Klin wraca z wyścigu konnych, jedzie prosto na bal, a mijają go kolejne powozy, a w nich siedzą ludzie i on nam przedstawia tych właśnie tam pasażerów, tych właśnie kolejnych powozów. Ben Klin nie zdaje sobie sprawy, nie wie, nie umie, jak prowadzić gospodarstwo. Chociaż jest posłem, nie zdaje sobie sprawy z tego, jacy ludzie zamieszkują jego region wyborczy. Kim oni są? Kiedy chce być dobry dla biednych, to tam wyrzuca, chce wyrzucić z kamienicy stolarza z rodziną, bo ten nie płaci czynszu. A więc, co tutaj mamy? No tak, plusy, jak mówię, opis. Aha, kiedy on jedzie tymi powozami, to mi się przypomniało nad Niemnem, bo oni zmierzają na bal, a ten bal jest zorganizowany z okazji imienin jakiejś tam arystokratycznej właścicielki. A jak ona marzy o tym tylko, żeby się ten bal skończył. Ma ich dosyć. Mi przypomniało to imieniny pani, wiecie, z nad Niemnem, żony Korczyńskiego, zaraz mi się przypomni. A więc te imieniny pani Emilii, te imieniny są tutaj opisane. No więc co ja mogę powiedzieć? No, drobne rozczarowanie, ale jest to pierwszy tom, więc być może do wybuchu I wojny światowej mamy jeszcze ile? 4-8 lat. Być może nasi główni bohaterowie przejdą jakąś przemianę wewnętrzną. Być może coś się w tej arystokracji zmieni. Być może drugi tom spowoduje, że spojrzę na nich innym okiem i być może zacznę któremuś z nich kibicować. Któryś stanie się sympatyczny, jakaś pojawi się nowa postać w tym drugim tomie. Ale ja tego nie wiem i po pierwszym tomie raczej nie mam na to wielkich nadziei. Co ja jeszcze sobie tu napisałam, żeby wam już tak do końca wszystko powiedzieć. Tak, ucieczka, baron, Judyta, próba samobójstwa. A więc obszerna powieść, jak mówię, portret jednej grupy społecznej świetny. Język wspaniały, opisy przyrody rewelacyjne. Portrety bohaterów naprawdę świetnie zarysowane. Tylko ci bohaterowie, jak mówię, nie są sympatyczni i mnie któraś przegrana w kasynie irytuje. O, także taka to jest książka i taka jest moja opinia. Ciekawa jestem, czy inni booktuberzy dostali również takie maile z wydawnictwa Oficyna i czy pojawią się filmiki z recenzją tej książki, bo chciałabym je obejrzeć i przekonać się, może ja odczytałam to niewłaściwie, tę książkę, i co? Może inni, mam nadzieję, że inni booktuberzy będą mieli na jej
temat, inne zdanie. Czy będę czytała na... Aha, jak już powiedziałam, tak, będę, bo mam maleńką nadzieję, że jednak coś się zmieni. A teraz dziękuję, do usłyszenia.